Wtedy, kiedy w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk i wtedy, kiedy ten strajk został utrzymany nawet po podpisaniu, czy tam zaspokojeniu ich wstępnych żądań, został przedłużony w akcie solidarności z innymi mniejszymi zakładami pracy, to, no, to coś przełamało się i u nas w fabryce. Na nocnej zmianie ktoś rzucił hasło i fabryka stanęła. Ja pracowałem w laboratorium elektronicznym. Jak przyszedłem o 7 rano do pracy, to zaskoczyła mnie dziwna cisza w fabryce. Ja nie byłem organizatorem strajku, bo strajk wybuchł spontanicznie w nocy, ale właśnie jak wszedłem do zakładu i była cisza i było podekscytowanie olbrzymie, że fabryka nie pracuje, że organizujemy się. Też spontanicznie hasło zostało rzucone, żeby spotkać się na dużej sali po kilku delegatów z każdego wydziału. No i wtedy zostałem wybranym jednym z tych delegatów na naszym wydziale. Spotkaliśmy się, chyba było nas ze 150 osób i zaczęliśmy rozmawiać, co dalej robić. Oczywiście można sobie wyobrazić zorganizowanie, gdzie 150 osób, które nigdy nie działało, nie prowadziło żadnej działalności, nie wiedziało, jak się organizować. Każdy był oczywiście zaangażowany mocno, emocjonalnie mocno, ale brakowało nam umiejętności. Znowu ktoś mądry rzucił, że z taką dużą ilością nie można działać, że trzeba zmniejszyć naszą liczbę do po jednym reprezentancie z każdego wydziału i żeby ten zespół, ten utworzony w ten sposób komitet strajkowy, żeby zaczął zarządzać strajkiem. No i wybraliśmy przedstawicieli i w tych wyborach to najbardziej mi zależało, żeby właśnie dostać się do komitetu strajkowego, ale wytypowaliśmy robotnika, bo uważaliśmy, że to strajk robotniczy, więc te 5 osób chyba z naszego wydziału powiedzieliśmy, no to jest robotnik, a ja byłem inżynierem wtedy, więc to pasuje bardziej, żeby to robotnik był. No i on poszedł jako przedstawiciel z naszego wydziału. No i wtedy żal bardzo mnie tak ogarnął, że będzie się, wielkie sprawy będą się działy i beze mnie. To bardzo chciałem być w środku tego, co się dzieje. Wiedziałem, że ryzyko jest duże, ale nie wyobrażałem sobie, żeby stać z boku i przyglądać się. No ale wybraliśmy kogoś innego i wtedy ktoś już z tych wybranych z komitetu strajkowego powiedział, a może jeszcze Leszka weźmiemy, ponieważ ja się wypowiadałem, słuchając właśnie tych rozgłośni zachodnich, znałem apele, które z Gdańska płynęły, żeby tam organizować się, żeby wspierać, żeby nie wysuwać własnych żądań, żeby nie rozmywać tych negocjacji, więc parę rzeczy powiedziałem. Wcześniej też byłem znany w fabryce, więc jak ktoś rzucił, że może Leszka też jeszcze wybierzemy, to zostało to przyjęte z aplauzem, no a ja się ucieszyłem i to, mimo że później w Solidarności w wielu wyborach startowałem i wielu wygrałem, to nigdy już później nie zależało mi tak bardzo na tym, żeby być wybranym, bo jak chodziło, ważne było, żeby być w środku, żeby właśnie być w centrum działań, a nie być tylko biernym obserwatorem. Także znalazłem się już w komitecie strajkowym, zaczęliśmy się organizować, podzieliliśmy odpowiedzialności tak, żeby zakład był chroniony, bezpieczny, przejęliśmy władzę nad zakładem, wysunęliśmy tylko jedno żądanie nasze, pamiętając o tym, że w Gdańsku apelowali, komitet strajkowy z Gdańska apelował, żeby nie rozmywać postulatów, żeby popierać tylko te 21 postulatów i żeby popierać solidarnie, a nie na własną rękę tworzyć dodatkowe negocjacje, które byłyby szkodliwe dla całej sprawy.
Także wysunęliśmy tylko jedno żądanie, żeby w dzienniku telewizyjnym była zamieszczona informacja, że FSM jest w strajku i popiera komitet, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku. Po wielu przepychankach taka informacja ukazała się już w ostatnim wydaniu, trzecim wydaniu dziennika i wtedy zawiesiliśmy strajk. Ten postulat, żeby się ukazało to w dzienniku, zweryfikowaliśmy w ten sposób, że zażyczyliśmy sobie, żeby do fabryki był stawiony telewizor i podłączony i przekonaliśmy się na własne oczy, że speaker telewizyjny taką informację daje. Nie wierzyliśmy, że w zapewnienia dyrekcji czy kogokolwiek innego, że taka informacja będzie podana, więc mieliśmy telewizor i dopiero jak zobaczyliśmy, że rzeczywiście jest taka podana informacja, strajk odwołaliśmy. Ja dodatkowo jeszcze trafiło tak, że osobiście zadzwoniłem i do Szczecina, i do Gdańska. Udało mi się dodzwonić, dzwoniliśmy prawie przez całą noc, bo strajk był utrzymywany przez całą noc, dopiero na drugi dzień rano wznowiliśmy pracę. I przekazałem informację, nie wiem komu, ale w komitecie strajkowym i w Szczecinie, i w Gdańsku komuś tam przekazałem. I do tej pory pamiętam, z jaką wielką radością przyjęto informację, że Śląsk się ruszył, że nie tylko Wybrzeże strajkuje, że dokładnie był komentarz taki, no teraz to już władza nie ma wyboru, bo jak już Śląsk się ruszył, to muszą się poddać.